Jest trzeci dzień trwania Dzikiego Zachodu w Korzwękach. Jak Państwo widzą, obóz indiański jest już zwijany, dlatego że Indianie to jest lud koczowniczy. Także po prostu jak na danym terenie oni już wszystko, co jest pożyteczne dla nich, zdobędą, no to przenoszą się na jakiś inny teren. Tam widzą Państwo, że pokażę, że pakują swoje już juki, bagaże, różne tam tomahawki, mokasyny, skło tam gdzieś pakują do bagażników. I te namioty też, nasze namioty to są tipi indiańskie, też będą niedługo zwinięte. I Indianie przeniosą się na jakiś inny teren, żeby tam rozbić swoje obozowisko.